Pozwólcie, że się pomodlę o to, co dzisiaj będę mówił, aby mówił mądrze i od Boga, a nie od siebie. Panie, przychodzę do Ciebie prosić Cię o Twoją mądrość, poprosić Cię o to, abyś w moje usta wkładał swoje słowa, Panie. I abyś nas wszystkich, Panie, budował tym, co będzie wynikało z tego, Panie, kazania. Żebyś nas karmił swoim słowem, żeby zmieniał nasze serca, żeby nas pocieszał, żebyś nam dawał, Panie, poznanie tego, co dzisiaj będzie mówione, co chcesz do nas powiedzieć, a za chwilę przekonamy się wszyscy, co będziesz do nas mówił, Panie. I o to się proszę w imieniu Twojego Syna, mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Pewna dziewczynka rysuje coś tam, prawda, sobie na kartce i mama pyta: kochanie, co rysujesz? Pana Boga. Ale przecież nikt nie wie, jak On wygląda. Dziewczynka uśmiecha się i mówi: gdy skończę rysować, już wszyscy będą wiedzieć. Na jednym z cmentarzy w Indianie jest pewien ponad stuletni nagrobek, na którym widnieje napis: obcy przechodniu, jesteś teraz taki, jakim kiedyś byłem ja, a ja teraz jestem taki, jakim ty będziesz kiedyś. Przygotuj się na pójście za mną. Młody człowiek przechodzący koło tego nagrobka dopisał obok: pójście za tobą mi nie interesuje, dopóki nie dowiem się, dokąd poszedłeś. I to jest to, o czym będziemy dzisiaj mówić, kochani. Wiecie, każdy musi być na to przygotowany, prawda? Mówi się, że serce nie sadysta kiedyś przestanie bić. I są dwie rzeczy, kochani, które ludzie chcą wiedzieć na ten temat. Na temat, dokąd idziemy, jak tam się będziemy mieli, dokąd idą nasi najbliżsi i jak oni się tam mają. Wielu ludzi zadaje to pytanie, gdzie teraz oni są. Wiecie co, to pytanie nie jest wcale takie nowe, ponieważ to pytanie zadawane już było za czasów biblijnych. Pamiętacie, co Paweł pisze do Tesaloniczan? W pierwszym liście do Tesaloniczan 4:13 pisze takie słowa: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tego, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Usłyszeliśmy tu pewne słowo dziwne, nie mówi, którzy umarli, tylko którzy zasnęli. Prawda? W pierwszym liście do Koryntian 11:29 do 30 czytamy: albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. To było w tym, prawda, dotyczące ostatniej wieczerzy, którą przed chwilą przyjmowaliśmy. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Niemało zasnęło, dlatego że pili, że spożywali wieczerze niegodnie, że nie oczyścili się swoich grzechów wcześniej przed Bogiem, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ale napisane jest, że zasnęło niemało. Nie miał on oczywiście na myśli tych, którzy zasnęli w nocy, kochani. Zaśnięcie w biblijnym znaczeniu oznacza śmierć. Użyte jest ono w Nowym Testamencie w stosunku tylko do tych chrześcijan, którzy pomarli. Ilekroć przechodzimy koło cmentarza, to uświadamiamy sobie, prawda, to lepiej, że leżą tam umarłe ciała. Ciała. Ważne jest to, abyśmy rozumieli, że to są tylko ciała, że to nie są prawdziwi ludzie. I to jest bardzo ważne dla nas, abyśmy to rozumieli, kochani, że to nie są prawdziwi ludzie. Prawdziwy człowiek to nie ciało, ale dusza i duch. Ciało jest jedynie tymczasową powłoką, jest tymczasowym domem, w którym mieszka prawdziwy człowiek. I dlatego często warto spojrzeć na to inaczej. Spojrzeć do środka, do wewnątrz tego domu, a nie to, co na zewnątrz. Ja kiedyś miałem pracę w Waukegan, pamiętam, i z moją żoną tam nawet byłem, było wiele, wiele lat temu. I przyszedłem do domu, który był piękny na zewnątrz. Miał nowy tynk, nowy dach, nowe okna, pięknie wyglądał. Jak wszedłem do środka, to szybciej uciekłem, niż wszedłem. Taki był smród straszny.
Pracownicy, którzy pracowali na dachu, nie mogli wytrzymać na dachu, bo przez wentylatory z tego domu ten smród taki się wydzielał, że można było po prostu zwrócić dosłownie na tym dachu. Dlaczego? Bo w tym domu było chyba ze 150,5 psów. Ta kobieta hodowała psy na wystawę. Ich trzymała je w domu w klatkach. Smród był potworny. Tam się nie dało żyć. Widzicie, a dom na zewnątrz bardzo piękny był. Tak samo z nami może być. My patrzymy na zewnątrz, stoimy przed lustrem, szczególnie, prawda, ta piękniejsza płeć, może właśnie dlatego nas piękniejsza, że tak często stoi przed lustrem. I robi z tego domu cudo. I tego tynku nawali na ten dom, prawda, nowego, żeby się ładnie to świeciło, żeby ładny był kolor. Ale do środka lepiej nie wchodzić. Często tak jest. A więc ten prawdziwy człowiek to nie jest to, co na zewnątrz, tylko to, co z wewnątrz. Kiedy ciało idzie spać do ziemi, bo właśnie o tym Biblia mówi w stosunku do ciała, idzie spać do ziemi, to co się dzieje z prawdziwą osobą? Kochani, jeśli będziemy studiować Pismo Święte, będziemy studiować Biblię, to się na pewno tego dowiemy. Dzisiaj głównie chcę wam mówić o tych dwóch, o dwóch ludziach, o dwóch miejscach i o dwóch rzeczywistościach. Dwoje ludzi, dwa różne miejsca i dwie różne rzeczywistości. Posłuchajcie. Zwróćmy się zatem do Pisma Świętego i otwórzcie wszyscy swoje pisma na Ewangelii Łukasza na 16 rozdziale. I trzymajcie ten rozdział otwarty. Od 19 wersetu do 31 będziemy omawiać. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. 19 wiersz do 31. A więc mamy dwóch ludzi tutaj. Bogacza i Łazarza. Będziemy przyglądać się tym dwom tak kontrastowym mężczyznom z trzech różnych pozycji. Będziemy przyglądać się ich życiu, będziemy się przyglądać ich śmierci i będziemy się przyglądać ich rzeczywistości po śmierci. Zwróćmy uwagę na to, bądźmy bardzo uważni. Jesteśmy gotowi? Zaczynamy. Przyjrzyjmy się najpierw ich życiu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i codziennie wystawnie ucztował. Ale mu było dobrze. Co? Codziennie wystawnie ucztował. Musiał być rzeczywiście bardzo, bardzo bogaty. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. Bogaty miał wszystko. On znał dobre życie, cieszył się powodzeniem we wszystkim, miał przyjaciół. Łazarz natomiast był biedny i schorowany. Marzył chociażby o okruchach spadających ze stołu tego bogacza, a tymczasem był, jak się dowiadujemy, głodny i poraniony. Skąd wiemy, że poraniony? Bo psy lizały jego rany. Każdego dnia leżał pod bramą bogacza i prosił o kawałek chleba. Na pewno takie kawałki, o jakich marzył Łazarz, bogacz rzucał swoim psom. A Łazarz niestety był głodny, nie dostał niczego. Takie kontrasty widzimy i dzisiaj niemalże codziennie albo co tydzień, kiedy chodzimy po świecie, widzimy takie kontrasty, prawda? Łazarz miał jedynie nadzieję na okruchy spadające ze stołu bogacza. Kontrast jest jeszcze większy, kochani. Bogacz miał wiele sług, przy czym Łazarz miał jedynie tylko kilka bezdomnych psów. Taka była ich rzeczywistość w czasie życia. To był obraz ich życia. Werset 22 mówi nam o śmierci Łazarza i bogacza. Przeczytajmy. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. Bardzo ciekawy werset. A zatem czytając tę historię widzimy, że Łazarz umarł pierwszy, a bogacz drugi. Co prawda nie mamy tu tego opisu, ale możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał pogrzeb Łazarza. Z historii wiemy, że w tamtych czasach takich ludzi wyrzucano albo na takie specjalne pole, albo po prostu poza miasto na wielkie śmietnisko, które nazywało się, jak myślicie, pamiętacie, Gehenną.
Popatrzmy na pewien fascynujący obraz. Po ciało jego wyrzucone na śmieci, no kto miał go pochować? Pochówek kosztował, grób kosztował. Po ciało jego wyrzucone na śmieci przybywają aniołowie i zanoszą go na łono Abrahama. Aniołowie, żebraka. Widzimy ten obraz? Śmierć bogatego natomiast jest bardzo krótko opisana w końcówce wersetu 22. Też bogacz, umarł też bogacz i został pochowany. Chociaż tutaj byłoby o czym pisać na pewno, o tym pochówku bogacza. Nie trudno jest nam sobie wyobrazić, jak wyglądał pogrzeb bogacza. Wielkie ilości kwiatów, wielkie honory, wielkie ludzi, wiele ludzi, wielka stypa. Po tym wszystkim, prawda, przyjęcie, uczta. Co jeszcze możemy powiedzieć o bogatym? To, że, kochani, całe jego bogactwo nie wystarczyło mu nawet na to, aby zakupić sobie jeden dzień więcej życia. Nie przydało mu się nawet na to. Nie był w stanie kupić sobie chociażby dodatkowego dnia życia. A zatem jaki kontrast? Jeden wyrzucony na śmieci, a drugi pochowany we wspaniałej ceremonii z wielkimi honorami. To jest akt pierwszy. Teraz przejdziemy do aktu drugiego. Posłuchajcie. Jesteście ze mną? Fajnie. Nauczyłem się tego od Jamesa. Teraz zobaczymy w następnych wersetach coś, czego nie zobaczycie nigdzie indziej w Biblii. Mianowicie, Jezus tutaj nie posługuje się przypowieścią taką, jakimi zazwyczaj posługiwał się. Przypowieści były to wymyślone historie przez Jezusa. Jezus tutaj posługuje się prawdziwą historią. Skąd to wiemy? Dlatego, że podaje imię tego biednego, który umarł. Łazarz. Jezus go musiał znać, używa jego imienia. Nie był to oczywiście ten sam Łazarz, którego wzbudził z martwych. Był to inny Łazarz, ale z pewnością mężczyzna, którego Jezus znał osobiście. I to jest ta fascynująca rzecz w tej historii. Jezus po imieniu nazywa. To nie jest przypowieść, to jest rzeczywisty fakt. Znaczy to, że Jezus był świadkiem tego wydarzenia. Fascynujące tu jest to, że w tym przypadku Jezus nie tylko opowiada nam historię życia i śmierci, ale po raz pierwszy, kochani, po raz pierwszy pokazuje nam dalszy ciąg tej historii, po śmierci. Nigdy do tej pory Jezus tego nie zrobił. Ta historia pokazuje nam dokładnie, co dzieje się z naszymi bliskimi, z nami po śmierci, kiedy umieramy. Ona odpowiada na nasze pytania. Jest to natychmiastowe miejsce, można powiedzieć, dokąd idą dusze zmarłych kobiet i mężczyzn. Biblia mówi o trzech miejscach. Jedno nazywa się łonem Abrahama, drugie miejscem boleści, a trzecie Hadesem. Łono Abrahama to raj albo niebo. Po angielsku się mówi, że to jest paradise. Łono Abrahama to nie znaczy, że to jest miejsce śmierci jakiejkolwiek. Łonem Abrahama nazwane jest niebo. To, gdzie jest wspaniale, gdzie jest dobrze, gdzie nie ma płaczu, gdzie nie ma żalu, gdzie jest szczęśliwość wieczna. Jest to miejsce, do którego idą umarli usprawiedliwieni, czyli sprawiedliwi. Według tej historii jest to miejsce pociechy, czyli komfortu i wypoczynku. Kiedy Łazarz umarł, jego ciało pozostało na ziemi, a on sam poszedł do nieba. Przypomnijmy sobie to, co wcześniej czytaliśmy, że aniołowie zanieśli Łazarza do nieba natychmiast po śmierci. Inne miejsce to miejsce męki, inaczej nazwane piekłem. To miejsce, dokąd idą dusze nieusprawiedliwione, niezbawione. Bogacz, który miał wspaniałe życie, poszedł z honorami do tego miejsca. Kto chce z takimi honorami tam się znaleźć? On reprezentuje tutaj wszystkich tych, którzy nie powierzyli swojego życia Jezusowi Chrystusowi. To jest obraz tego, co dzieje się z tymi, którzy umierają bez Jezusa. Pamiętamy te słowa z Pisma Świętego, kto ma syna, ma życie wieczne, kto nie ma syna, nie ujrzy żywota. Biblia uczy nas, że pomiędzy tymi miejscami jest przepaść, której nie można pokonać bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Zatem, zanim powrócimy do Pisma, podsumujmy krótko
A więc dwóch ludzi umarło. Jeden poszedł do nieba, a drugi poszedł do piekła. Powróćmy na chwilkę do wersetu 22. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łona Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. Zatem widzimy, że Bóg posłał swoich aniołów, aby zanieśli Łazarza do nieba. Popatrzmy teraz, jaka sytuacja spotyka bogatego. Cierpi on straszne męki i to od razu cierpi. Nie pisze, że będzie cierpiał, tylko od razu cierpi. Przeczytajmy dalej. 23 werset. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Czasami ludzie pytają, gdzie jest napisane, że w piekle jest ogień. Właśnie tu. Również. Zapamiętajcie to sobie. Musimy wiedzieć, że bogacz nie poszedł do piekła dlatego, że był bogaty, a Łazarz do nieba dlatego, że był biedny. Niebo jest zarówno i dla biednych, i dla bogatych. On poszedł do piekła, dlatego że nie uwierzył Jezusowi. Dlatego, że nie przyjął Jezusa. Tylko wiara jest tym, co pozwala nam wejść do nieba. Popatrzmy tutaj na pewien ciekawy obrazek. Ci dwaj umarli, kochani, zamienili się jakby miejscami. Prawda? Bogaty stał się biedny i potępiony, a biedny stał się bogaty i błogosławiony. Czy to nie piękne? Jeszcze raz powtarzam, nie musisz być biednym, żeby być błogosławionym. Możesz być bogaty i błogosławiony również. Ale w tym przypadku jest ciekawa sytuacja. Teraz ten, który żałował biednemu okruchy ze swojego stołu, stał się w wieczności żebrakiem błagającym o krople wody. Wyobrażacie sobie taką sytuację, w której człowiek przez całą wieczność prosi o krople wody? Czy można sobie wyobrazić większe cierpienie? Ognia nie potrzebuje. Nie potrzebujemy ognia. Nie potrzeba do tego ognia. Czy ktoś z was kiedyś miał taką potrzebę? Czy ktoś z was cierpiał? Bez wody może został na pustyni sam? Jest taki? Na dializie Basia. Widzicie? Właśnie, nie mogła się napić. Straszne to jest, prawda? Abraham zaś rzekł, 25 werset, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Po polsku byśmy powiedzieli, sprawiedliwości stała się zadość, prawda? Ale to nie tak zupełnie pracuje, bo ten bogaty mógłby nie cierpieć również. Ty bogactwo spożył w swoje we właściwy sposób, gdyby nakarmił tego biednego Łazarza, gdyby nakarmił biednych dzieci i wdowy, Bóg mu by jeszcze przysporzył więcej bogactwa. Bo Bóg mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje i pomnaża jego zasoby. Bóg nie mówi, nie bądź bogaty. Bóg mówi, bądź bogaty, jak najbogatszy, ale ubłogosławiaj tym bogactwem innych, a nie trzymaj dla siebie. 26 czytamy, poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść. Uważajcie, słuchajcie tego uważnie. Wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd tam do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Pamiętajcie o tym. Nie ma takiej możliwości, aby przejść z jednego miejsca do drugiego. Nie ma takiej możliwości, żeby stamtąd ktoś mógł przyjść tu. Czy z jednego miejsca, czy do drugiego. Czy z tamtego miejsca do tamtego miejsca. Nie ma takiej możliwości. Posłuchajmy dalej. Jednym słowem jest on w miejscu cierpienia, ten bogaty. Po drugie jest w miejscu wiecznej pamięci. Posłuchajcie, on jest w miejscu wiecznej pamięci. Skąd to wiemy? Myślę, że dla wielu z was to będzie nowe. 27 werset przeczytajmy. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. On pamięta, że ma ojca. On pamięta, że ma braci. On pamięta, że oni też pójdą tam, gdzie on jest, jeżeli nie zaczną żyć inaczej. Ta pamięć, czy ta pamięć to nie jest coś strasznego? Kiedy tam, w tym potępionym świecie, człowiek będzie pamiętał o wszystkich i o wszystkim, czego nie dokonał? On pamięta o swoim ojcu, pamięta o braciach?
tam będzie się wszystko pamiętać. Ile będzie cierpienia i żalu z tego powodu, że nie postępowało się inaczej, że zaprzepaściło się szansę zbawienia, że nie ma już żadnej nadziei. Myślę, że to najstraszniejsze tortury. Szczególnie mając świadomość o tym, że ci, którzy zaakceptowali Chrystusa, są gdzie indziej. To będzie straszna tortura dla tych, którzy sobie przypomną, że byli w kościele i słyszeli dobre kazanie, słyszeli dobrą nowinę. Pastor Krupiński namawiał, zachęcał do przyjęcia Jezusa i powiedziałem, nie teraz, nie mam czasu, zrobię to jutro. A jutro był pod kołami samochodu. Nie zdążył. Ile cierpienia. Dlaczego tego nie zrobiłem? Dlaczego nie zrobiłem takiego prostego kroku? I ciągła ten stres i ta świadomość, że nigdy już nie będzie miał szansy tego zrobić. Tam już nie ma tej szansy. Tylko za życia mamy tę szansę. Tutaj na ziemi. Po to żyjemy tutaj. Po to mamy te domy, w których mieszkamy, żeby te domy oddać pod panowanie Jezusa. Aby on tam zrobił porządek. Żeby tam pachniało, żeby tam było światło Jego, żeby on był tam światłem, żeby mieszkali w Jego obecności. To będzie musiało być straszne. Przez całą wieczność pamiętać o tym, że się odrzuciło jedyną szansę. No wiem, że dzisiaj oczekiwaliście, bo obiecałem wam temat nieba. To jest bardzo związane z tym tematem. Temat nieba jest ściśle związany z tematem piekła. To miejsce cierpienia, które opisane jest tutaj z pewnością jeszcze, to nie jest to ostateczne piekło. To piekło jakby tymczasowe, to jakby przedsionek do tego piekła. Bo prawdziwe piekło to będzie to, które będzie na końcu po sądzie ostatecznym. Skąd to wiemy? W Objawieniu 20, 13 do 14 wersetu czytamy. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy się w nich znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. To jest dopiero wieczne piekło. To piekło, o którym mówiliśmy cały czas, to jest to tego czasu, kiedy będzie sąd ostateczny, zostanie ono wrzucone do jeziora ognistego. Tam będą dopiero męki. A więc piekło wydało swoich umarłych. Jeśli umrze ktoś, kto jest w Jezusie, to jego ciało idzie do ziemi spać, a dusza idzie prosto do nieba. Jeśli ktoś umiera bez Jezusa, to idzie do piekła, które wrzucone zostanie w dzień sądu do jeziora ognistego na całą wieczność. Do miejsca, w którym będzie wieczne cierpienie i płacz. Teraz musimy rozumieć pewną zależność. Jeśli nie ma wiecznego piekła, jak to niektórzy wierzą, to i nie ma wiecznego nieba, w które wszyscy chcieliby wierzyć. Prawda? Ma to sens? A więc, kochani, powiem wam, że jest takie miejsce, do którego nikt nie chce iść. I może powiesz, ja w to nie wierzę. Jeśli jest ktoś taki, kto powie tutaj, ja w to nie wierzę, to ja mu powiem, bez względu na to, czy wierzysz, czy nie wierzysz, to nie zmienisz tego faktu, że ono jest. Przez niewiarę działasz przeciwko sobie. Nie tylko przez niewiarę, ale i przez niewiedzę. Bo możesz o tym się dowiedzieć. Nie musisz w to wierzyć, tylko dlatego, że ci ktoś każe, ale dlatego, że możesz o tym się dowiedzieć, bo Bóg w Piśmie Świętym o tym mówi najwięcej. W księdze Ozeasza 4:6 czytamy, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Poznania. To jest właśnie wiedza. Możesz wiedzieć. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, mówi Bóg, i ja ciebie odrzucę. Czy poznajesz Boga? Czy się zadawalasz tylko wiarą w Niego, w Jego istnienie? To ci nic nie da. W piekle będzie wiele takich, którzy wierzyli w Boga. Wierzyli w Jego istnienie. Może nawet więcej takich. Dlatego, że Bogu to się nie podoba, jeśli ktoś wierzy w Niego, ale nie wierzy Jemu. Będzie tam szatan, który wierzy w Boga bardzo mocno. Wszyscy upadli aniołowie,
czyli demony, które bardzo dobrze wiedzą, kim Bóg jest, wierzą w Niego i na pewno bardziej wierzą niż my, ponieważ znają Go osobiście. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Ilu z nas zna Boga? Ilu z nas Go poznaje, może tak powiedzmy? Czy chcesz Go poznawać? Czy chcesz tylko chodzić do kościoła? Jeśli Go poznawał, dowiesz się też o piekle i o niebie. Zatem czy wierzysz, czy nie, to jest to miejsce, które jest i jest w nim dokładnie tak, jak jest ono opisane w wersetach poniżej i wierzę, że ani ty byś tam nie chciał się znaleźć, aby nie chciałbyś, żebyś tam się znaleźli twoi bliscy. Przeczytam wam te wersety. Łukasza 13, 28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Chyba nikt nie chce, prawda? Mateusza, Ewangelia Mateusza 25, 30 werset mówi, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nieużytecznego. Nieużytecznego. Nie tylko niewierzącego, nieużytecznego. Ewangelia Mateusza 24, 51 mówi i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusza 13:50 mówi i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więcej jest o piekle, kochani, niż o niebie. W Nowym Testamencie. Szczególnie w Nowym Testamencie. Może was trochę wystraszyłem, co? Przejdźmy zatem do naszego wątku Łukasza, do naszych bohaterów. Przejdźmy. Bohaterów. 28 werset z tej Ewangelii, którą trzymacie pod palcem, 16 rozdziału Ewangelii Łukasza, czytamy. Mam bowiem 5 braci, mówi bogaty. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, to chodzi o tego, prawda, Łazarza, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki, rzekł mu Abraham. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, opamiętają się. I odrzekł mu Abraham oczywiście. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Czy wam coś przypomina? Jakiś obrazek, ten ostatni werset szczególnie. Gdyby ktoś z umarłych powstał, też nie uwierzą. Jezus powstał z umarłych. Ilu mu uwierzyło? Ilu uwierzyło do dzisiaj? Dalej ludzie nie wiedzą. Nie wierzą. Powstał z umarłych. W taki fantastyczny sposób, spektakularny sposób. A co dopiero jakiś tam człowiek, gdy powstał, zmarł. Abraham wiedział, co odpowiada bogaczowi, więc nikt nie może już tam niczego zmienić. Nie ma, kochani, szansy. Pomówmy teraz o niebie. Ono również posiada coś w rodzaju takiego przedsionka. Każdy wierzący przed powrotem Chrystusa idzie do nieba. To nie jest jeszcze to właściwe niebo, to Królestwo Niebieskie, w którym będziemy w ciałach, bo mówi nam Pismo Święte, że tam będziemy w ciałach. Na razie idziemy tam w duszach. To jest tymczasowy to stan, ale dalej posłuchajcie. Taki sam, jeśli chodzi o sytuację naszą, jak będziemy przeżywać w całej wieczności. To nastąpi po ostatnich wydarzeniach, po ostatnim sądzie. Ale to miejsce już jest miejscem szczęśliwości, jaką będziemy przeżywać w wiecznym niebie, tym, które opisuje Paweł w tym trzecim niebie. Skąd wiemy, że Jezus nas tam natychmiast zabiera? Pamiętacie werset z Ewangelii Łukasza 23 rozdziału? Przypomnę wam historię, kiedy Jezus wisi na krzyżu, a obok Jezusa wisi Łot, który był mordercą. I Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ten raj. To jest właśnie to łono Abrahama. Ten raj to jest ten przedsionek do tego nieba prawdziwego, w którym będziemy w ciałach. Pamiętajmy, że ciało idzie spać do ziemi. Nie istnieje natomiast nic takiego jak śpiąca dusza. Słyszeliście kiedyś o śpiącej duszy?
Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że bez względu na to, czy jesteście, czy nie jesteście chrześcijanami, będziecie żyli na zawsze, wiecznie, ale w dwóch różnych miejscach. Stan chrześcijanina, który teraz jest w niebie, nie jest stały, jest tymczasowy, ponieważ gdy Jezus powróci na ziemię, wtedy ciała tych, którzy umarli, powstaną. Te ciała, które śpią, powstaną z martwych, zostaną przemienione i połączą się z ułamku sekundy ze swoimi duszami. A ci, którzy będą wtedy żywi, w mgnieniu oka zostaną przemienieni i pochwyceni na spotkanie z Jezusa. I tak już będą zawsze razem. To będzie to prawdziwe, ostateczne, wieczne niebo. Powróćmy do naszych dwóch bohaterów i ich przygody z Bogiem. Jeden jest w piekle, możemy powiedzieć w Hadesie. Oba miejsca są tym samym, tylko jedno jest tymczasowe, a drugi jest na całą wieczność. Drugi jest w raju, który jest przedsionkiem do wiecznego nieba. To wszystko jest jednak najmniej ważne, kochani. W jaki sposób będziemy to zrozumieli? Rozumieli. Ja kocham studiować Słowo Boże i teologię. Jest tam jeszcze wiele rzeczy, których nie rozumie i z pewnością nie zrozumie do końca swojego życia. Jezus mi je kiedyś objawi właśnie tam, w niebie. Wiem jednak jedno i pragnę, abyście i wy również wiedzieli i pamiętali. Zadajmy sobie pytanie. Gdzie jest to miejsce? Czy idą do nich nasi najbliżsi i nasi znajomi? Kiedy zadamy sobie to pytanie, czy dostajemy odpowiedź? Dostajemy. Dostaliśmy już przed chwilą właśnie. Dobrze jest o tym wiedzieć, kochani, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to. Posłuchajcie. To miejsce, do którego zmierzam i które nazywa się niebem, charakteryzuje się przede wszystkim tym, jak myślicie, czym? Że jest tam Jezus. W tym miejscu jest Jezus. I to, co jest mi najbardziej potrzebne do wiadomości i do świadomości. Nieważne, gdzie ono jest. Ważne jest, że jest z Jezusem, że On tam jest. Jana 14:3-6 czytamy. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, mówi Jezus, przyjdę znowu i was wezmę do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. On nie mówi o miejscu, gdzie to miejsce jest. On mówi miejsce, w którym ja jestem. Jak widzicie to. Bardzo wyraźnie. Mówi o osobie, a nie o miejscu. Mówi o sobie samym. Kiedy Jezus mówi do łotra na krzyżu, również powiada mu podobne słowa. Mówi, ze mną. Dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. Ze mną. Łot na pewno nie pytał, gdzie to będzie, panie. Niech się zastanowię. Poczekaj. Jeszcze chwileczkę. Niech się zastanowię, gdzie to jest. To jest tam, czy tam. Nie, on mówi, z tobą będę. To na pewno będzie wspaniałe. Tam, gdzie ty idziesz. Ze mną. Paweł mówi w liście do Filipian 1:23. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Paweł nie mówi w niebie, na północy, na wschodzie, zachodzie, północ, południu, na górze, na dole. Tylko mówi z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Oczywiście znacie ten wątek, on jest wyrwany troszkę, prawda, z kontekstu. Paweł tutaj mówi, że wolałby, bo tak wspaniale jest być z Jezusem, ale ponieważ Jezus go potrzebuje na ziemi, ma jeszcze pracę do spełnienia, to zostanie tutaj. Ale wolałby być z Chrystusem. On nie mówi o niebie, ale o Chrystusie, bez względu na to, gdzie to miejsce jest. Możemy znaleźć takich wersetów więcej, kochani. Tu chodzi o Jezusa, a nie o konkretne miejsce. Najważniejsze jest to, że z Jezusem. Dla mnie niech to sobie będzie tam, albo tam, albo tam, albo tam nawet. Nie ma to znaczenia. Aby był tam Jezus. Kto się ze mną zgadza? Ręka do góry. Pięknie, cieszę się. Szkoda, że nie możemy tego sfilmować. Potem wam bym to przypomniał tam. Okej. Gdziekolwiek to jest, to nie ma znaczenia. Wiecie dlaczego? Ponieważ On jest tym, który umarł za mnie. On jest tym, który mnie zbawił. On jest tym, który daje mi życie, na jakie nie zasłużyłem. Może i dobrze jest wiedzieć trochę na ten temat, gdzie to jest i jak to wygląda. Jednak najważniejsze dla mnie jest to, co powiedział Paweł, kiedy opisuje nasze pochwycenie. Potem my, to mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:17, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, czyli z tymi, którzy powstaną z grobu,
Porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Czy można coś piękniejszego usłyszeć? Dla mnie jest najważniejsze to, że z tym, posłuchajcie teraz, że z tym, z którym kroczę każdego dnia, z którym rozmawiam o wszystkim, który mnie pociesza swoim słowem, który wstawia się za mną przed swoim Ojcem, który mnie wychowuje, który pomaga mi nieść mój krzyż, który podnosi mnie, kiedy upadam, który wzmacnia mnie, kiedy słabnę, który poi mnie wodą żywą, który obdarza mnie pokojem, który daje mi nadzieję i radość, który wybacza mi moje grzechy, który za mnie umarł i który kocha mnie tak, jak nikt na świecie nigdy mnie nie kochał, dla którego dzisiaj żyję, który przygotował mi miejsce, które się nazywa niebem. Będę na zawsze w miejscu tym, które On dla mnie przygotował. Muszę powiedzieć wam, uczymy się, że do nas należy wybór co do tego, gdzie chcemy spędzić wieczność. To nieprawda. To nieprawda. Wiecie dlaczego? Biblia nas uczy inaczej. Nie musimy wybierać piekła. Ono jest nam przeznaczone. Bez żadnego wyboru. Mamy go jak znalazł. My musimy wybrać taką sytuację, żeby w nim się nie znaleźć. Mamy do wyboru tylko jedną rzecz. Wybrać Chrystusa i to miejsce, w którym jest Chrystus. Wybrać życie, które doprowadzi mnie do Jezusa. Podjąć decyzję, która zaprowadzi mnie do nieba. Tego pierwszego nie musimy wybierać. To mamy załatwione. Każdy z nas. Ponieważ, jak powiedział Bóg, zapłatą za grzech jest śmierć. Musimy dokonać tylko jednego wyboru. Czy to trudne? O, jest trudne, kiedy stoimy przed faktem dokonania wyboru z kilku rzeczy, prawda? Ale czy jest trudne wybrać jedną rzecz? Pomyślcie, czy jest to trudne? On jest gospodarzem nieba, On jest gospodarzem tego miejsca. Musisz z Nim się zapoznać i Go sobie zjednać, aby Ci pozwolił wejść do Twojego przeznaczenia i zamieszkać z Nim, jeśli chcesz być w niebie. Mam nadzieję, że podjąłeś, czy podjęłaś taką decyzję. To nie znaczy, że pomodliłaś się, czy pomodliłeś się modlitwą grzesznika i masz wszystko załatwione. To tak nie pracuje. Posłuchajcie, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 7:23. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Bezprawiem jest przyjęcie Jezusa ustami, a zapieranie się Go codziennym życiem. Wiecie, co to znaczy? To jest właśnie bezprawie. Musisz dokonać wyboru. Pójść za Jezusem i żyć według Jego nakazów. A więc jeśli uczyniłeś to bezprawie i tylko ustami, wyznałeś Go, a Twoje życie tego nie potwierdza, dzisiaj jest czas, abyś odnowił z Nim to przymierze. Jeśli uczyniłeś, czy uczyniłaś to ustami tylko, a życiem nie jesteś w stanie temu podołać, nie byłeś, Twoje życie zupełnie obok, przyjdź do przodu, uklęknij na tych schodach, będziemy się modlili. Jeśli jest ktoś z nas taki, który nie przyjął nigdy Jezusa Chrystusa do swojego...